Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Polska w perspektywie finansowej 2014-2012 na politykę spójności może otrzymać nawet 72 miliardy 900 milionów euro. Wspierane mają być inwestycje, które przyniosą największe korzyści dla gospodarki. Wprowadzona ma być tak zwana zasada warunkowości, która oznacza, że będziemy rozliczani przede wszystkim z efektów, jakie przyniesie realizacja danych projektów. Zmienione mają być priorytety w przeznaczaniu dotacji. Do tej pory głównie budowaliśmy i modernizowaliśmy infrastrukturę drogową, nadrabiając zapóźnienia. W dwóch dotychczasowych perspektywach 2004-2006 i obecnej duże środki były angażowane przede wszystkim przez samorządy na budowę, modernizację dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dzięki temu wybudowano i zmodernizowano dosłownie tysiące kilometrów tych dróg, które moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, mają podstawowe znaczenie w rozwoju gospodarczym. Zapewniają dostępność do sieci podstawowej, jaką będą w przyszłości autostrady i drogi ekspresowe. Będą, bo przecież na razie nie ma jeszcze zamkniętego ciągu północ-południe, czy też wschód-zachód. Panie Ministrze, czy prawdą jest, że w nowej perspektywie właściwie nie przewiduje się finansowania dróg lokalnych? Środowiska samorządowe, wszystkie korporacje samorządowe i nie tylko wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec takich zamiarów i wnoszą o przeznaczenie części środków z realizacji polityki spójności na budowę i modernizację dróg lokalnych. Jakie w tej sprawie jest stanowisko rządu i jakie będzie prezentowane do końca tych negocjacji stanowisko rządu? I jeszcze, panie ministrze, sprawa regionalna. Czy pan minister potwierdzi dzisiaj zapewnienia pana premiera złożone z tej trybuny w październiku w czasie tak zwanego drugiego exposé ubiegłego roku, że i kilkakrotnie jeszcze dodam powtórzone w Rzeszowie, że S-19 na odcinku od Rzeszowa do Lublina będzie wybudowana do końca 2015 roku. Panie ministrze, jakie jest pana zdanie? Proszę podać przybliżoną nawet datę wybudowania całego ciągu S-19 północ-południe. Panie ministrze transportu, mowa, że jest niepotrzebna S-19, bo tam nie ma ruchu, to jest nieporozumienie. Tam nie ma drogi, to nie będzie ruchu. Dziękuję bardzo.